Słuchajcie, ostatnie niedzieli, to nasz brat czytał, jak Jezus chodził po wodzie, no nie? To było o wierze, o uczniach i tak dalej. Ja troszeczkę tutaj przeczytam. To jest taka Ewangelia Mateusza, 14 to była. Oczywiście tego. Jezus chodzi po morzu. I to jest od wersetu 22. I zaraz wymógł na uczniach. Zaczyna się tak. I zaraz wymógł na uczniach, że wsiedli do łodzi i pojechali przed nim na drugi brzeg. Pisze pojechali, nie wiem, powinno być przepłynęli. Na drugi brzeg, zanim rozpuści lód. A gdy rozpuścił lód, wstąpił na górę, aby samemu się modlić, a gdy nastał wieczór, był tam sam. Tymczasem łódź, miotana przez fale, oddaliła się już od brzegu o wiele stadiów. Wiatr bowiem był przeciwny od brzegu. O czwartej straży nocnej przyszedł do nich, idąc po morzu. Uczniowie zaś, widząc go idącego po morzu, zatrwożyli się i mówili, że to zjawa, i ze strachu krzyknęli. A Jezus zaraz do nich powiedział: ufajcie, ja jestem, nie bójcie się. A Piotr, odpowiadając mu, rzekł: Panie, jeśli to Ty jesteś, każ mi przyjść do siebie po wodzie. A on rzekł: przyjdź. I Piotr, wyszedłszy z łodzi, szedł po wodzie i przyszedł do Jezusa. A widząc wichurę, zląkł się i gdy zaczął tonąć, zawołał, mówiąc: Panie, ratuj mnie. A Jezus zaraz wyciągnął rękę, uchwycił go i rzekł mu: o małowierny, czemu zwątpiłeś? A gdy weszli do łodzi, wiatr ustał. A ci, którzy byli w łodzi, złożyli mu pokłon, mówiąc: zaprawdę Ty jesteś Synem Bożym. Więc każdy, nawet kto zwątpi w sercu, no nie, bo coś tam widzi większego, jeżeli on może pokonać, ale z Jezusem możemy wszystko, tylko musimy wyciągnąć do Jego rękę i zawołać: Jezu, pomóż mi. I on w tej chwili wyciąga rękę i pomaga. Bóg, tak jak Jezus, On wiedział, bo był Synem Bożym, i tak samo my wiemy, na ile my wierzymy, na ile nie, to tym bardziej Jezus wie, jaka jest nasza wiara. I Jezus, mimo wszystko, że Jezus wiedział, że On zwątpi, ale On był na to gotowy. I jak Piotr powiedział: Jezu, czy ja mogę przyjść do Ciebie, no nie? A On mówi, że przyjdź, no nie? Że jeśli chcesz, to przyjdź. Każdy, kto pragnie Jezusa, no nie, kto pragnie Boga żywego, On przychodzi, ale jeśli nawet wątpi i krzyczy, i wiesz, żeby Bóg mu pomógł, to Bóg mu zawsze pomoże. No i tak właśnie, wiesz, tak jak uczniowie chodzili z Jezusem, wzrastali w wierze. Tak jak my wzrastamy, wiesz, wierzę, wiesz, w Panu, i zawsze, wiesz, ten robimy krok do przodu. Zawsze, kiedy coś nam nie wychodzi albo wątpimy, musimy wołać do Boga o Jego pomoc, o Jego oświecenie, no nie? I wierzyć w to, że to się stanie. Amen! To ja właśnie chciałam z tym się podzielić, no nie? Jak Bóg jest wspaniały i po prostu pozwala nam wzrastać w wierze, nawet kiedy upadamy, On zawsze przychodzi dla nas z pomocą. Może nasze oczy, wiesz, tego nie widzą, ale w świecie duchowym to się dzieje. I to jest, wiesz, najważniejsze, że kiedy chodzisz z Bogiem, po prostu nigdy nie upadniesz, a jak upadniesz, to zawsze Bóg Cię podniesie, bo jesteś Jego ukochanym dzieckiem. Amen.